Czarno-białe fotografie, małe obrazki, takie ząbkowane, były modne i stosowały się jeszcze do czasów powojennych. Te obrazki się oglądało z racji jakichś świąt rodzinnych czy innych uroczystości. Proszę pana, do fotografa chodziło się raz na kilka lat, gdyż nie każdego było stać na fotografii. Częściej fotografowali się okoliczni ziemianie oraz co bogatsi mieszczanie. Wykonywane były zdjęcia portretowe, familijne, gabinetowe, wizytowe oraz zdjęcia do dokumentów służbowych, jak legitymacje, kękarty. Stare zdjęcia, te z przełomu XIX-XX wieku, to nie tylko cenne pamiątki rodzinne, ale również wspaniałe źródło do poznania historii dawnych galicyjskich Wadowic. Pierwszy zakład fotograficzny, wówczas nazywany studiem lub atelier fotograficznym, powstał w Wadowicach już pod koniec XIX wieku. Na początku ubiegłego wieku, czyli jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, swoje słynne zakłady fotograficzne prowadzili w mieście Paweł Dudka czy Józef Gach. Natomiast w latach 20. i 30. Wadowiczanie i Wadowice portretowane były przez m.in. Antoniego Szydłowskiego, Zenona Janika czy Franciszka Łopateckiego. Zazwyczaj pierwszym zdjęciem takim rodzinnym było zdjęcie komunijne. Później były zdjęcia szkolne, grupowe, z klasą, bo czasem na zakończenie roku, trochę w gimnazjum, już sporadycznie. I w zasadzie to były jedyne czasem pamiątki, które pozostawały z lat dzieciństwa i z lat młodości. A oczywiście później można było sobie zrobić zdjęcie ślubne. Zresztą wszyscy do dzisiaj takie zdjęcia uprawiają. To jest chyba zdjęcie z 1946 roku przed naszym sklepem w rynku. Widzę, że stoi moja mama, Stefek Suknarowski, który był takim głównym subiektem w tym sklepie. Staszka Wążykówna to jest córka siostry mojej mamy z Woźnik i Franek Żabiński z Frydrychowic, który był subiektem, a ja tam gdzieś z tyłu wyglądam. Wynalazek fotografii w połowie XIX wieku to początek współczesnej cyfryzacji. Upowszechnienie przekazu obrazu, rysowania światłem było w tamtych czasach osiągnięciem na miarę wynalazku Gutenberga. Czym byłby świat bez pisma i obrazu? Jednym z pionierów polskiej fotografii był urodzony w Dworze Mikołaj Ignacy Krygier, a najstarsze zdjęcia Wadowic pochodzą sprzed 1890 roku. Ówczesne dagerotypy i klisze szklane zostały wyparte w XX wieku przez celuloid i kliszę papierową. Czasy tradycyjnej fotografii, emulsji światłoczułej, gdzie pod wpływem promieni ścina się człowiek w zarysie do użytku publicznego, jak to ujął poeta, minęły bezpowrotnie. Dzisiaj króluje fotografia cyfrowa. Dawne zdjęcia, te czarno-białe obrazki, to zatrzymany czas chwil młodości naszych przodków, antenatów. To czas dawnych Wadowic i dawnych wadowiczan. Miasta i miasteczka mają na Pogórzu swoje specyficzne zapachy. Jedne pachną więcej drzewem, deskami, żywicą, inne więcej żywymi akacjami, lipami, topolami. A jest jedno, które pachnie nawet z włoska, bo morwami. To Wadowice. Wszystkie domy, domki i dworki w ogrodach i ogródkach. Ogrody znajomych i przyjaciół Iwańskich, Wilczyńskich, doktora Getla, no i najpiękniej i najstaranniej utrzymany wspaniały ogród bogaczów Kornów. Łączył w sobie piękno ogrodu Bereniki z tajemniczością ogrodów Semiramidy. Okolice miasta bezwzględnie piękniejsze od okolic Neapolu czy Sztokholmu, tylko mniej reklamowane i przez to mniej znane w Europie. Taki Gorzeń, taka strada do Choczni i Andrychowa, takie partie pejzażowe za zbożnym rynkiem, aleja do Tomic, Baronów Gostkowskich, taki Park Monceau za kościołem w dole. To wszystko fragmenty świata, które się zawsze przypomina. Z rozwieczorami szły tędy rodziny ówczesnych Wadowic, Samic. Ale z najładniejszych najpiękniejsze to droga spacerowa do rzeki Skawy, do mostu na Skawie. 50 lat temu z przysypką, w każdy dzień piękny rzewnieniem, o których się staremu śni jeszcze, grono dygnitarzy, powoli, miarowo, w odstępach, najpierw bębny, potem dzieci, potem panny z warkoczami, młódź męska, wreszcie państwo starostowie, prezydenctwo, prezesowie, dyrektor gimnazjum, lekarz-akuszer, lekarz-dentysta, prokuratorstwo, mecenasowa Korn, mecenas Feuermann, w ciszy, w zgodzie, dłonią w dłoni. My bez pracy dziś rodacy, praca dziś to nasza broń. Ta to alea była obsadzona pierwszą w Galicji morwami. Wiedziało się o tym, że ta wadowicka aleja morwowa jest w Polsce całej jedna jedyna. I stąd duma młodzieży idącej z rodzinami jedyną morwową aleją. Istnieją tylko jedne wadowice na świecie. I te leżą nad Skawą. Kto z tamtych stron pochodzi, będzie kochał całą Polskę i Wszechpolskę i Wielkopolskę, ale jeżeli zmarł przypadkowo nawet na umiłowanym Pomorzu, to jednak będzie prosił bardzo pokornie i przymilnie, żeby go w drodze łaski aeroplanem przewieźli na Pogórze. I gdzieś tam na jakimś wiejskim skromnym cmentarzysku pod Jarzębiną pogrzebali. Nie gdzie indziej. Broń Panie Boże! Ola robi imprezę. Dostałyście zaproszenie? Ola? Ty, faktycznie. Też dostałam. Zaprosiła pół Wadowic. Też dostałam. Ciekawe, jak to przyjdzie. Nie wiem jak wy, ale ja będę na pewno. No, ja pewnie też. A co ty tam masz? O, ale super. Skąd to pobrałaś? A teraz podpowiem ci, jak uruchomić aplikację na telefon z systemem Android. Zeskanuj QR kod znajdujący się na początku książki. Pozwoli to na pobranie darmowej aplikacji Wadowice w obiektywie czasu, stworzonej właśnie do przeglądania filmów z tego albumu. Po pobraniu zainstaluj ją i uruchom. Odszukaj w albumie zdjęcia oznaczone piktogramem. Zeskanuj i gotowe. W Twoim telefonie pojawią się fotografie, filmy i animacje będące częścią albumu. Życzymy miłej, interaktywnej zabawy. Obiektyw czasu. To wszystko przez to szkiełko. Bez niego to, co było, już nigdy by nie było. I wszystko przez ten czas. Bo gdyby nie ten czas, to nic by z tego nie wyszło.